Dzisiejsza uroczystość ma na celu umocnić naszą wiarę w realną obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dlatego wychodzimy na ulicę, aby obwieścić całemu światu, że Bóg jest blisko nas. I dziś, chyba jak nigdy dotąd, potrzebujemy tego świadectwa, że Bóg zamieszkał między nami, bo słabnie wiara w Jego realną obecność. To widać na każdym kroku. Gdyby wszyscy ochrzczeni wierzyli w bliskość Boga, to wszyscy pragnęlibyśmy Eucharystii, a tak nie jest. I nie musielibyśmy nikogo zachęcać do tego, aby przyjść na niedzielną mszę świętą i karmić się Jego ciałem i Jego słowem. Jest nas mało na Eucharystii również dlatego, że słabnie wiara ludzi ochrzczonych. I dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że Bóg jest prawdziwie i realnie obecny pod postacią chleba i wina. Ale wobec tej prawdy bywa, że mamy dwie skrajne postawy, które blokują nas na doświadczenie bliskości Boga. Pierwsza postawa charakteryzuje się tym, że w ogóle rezygnujemy z Eucharystii. Albo nam się nie chce chodzić do Kościoła, albo jesteśmy zgorszeni Kościołem, albo mamy jakieś inne przeszkody. Nierzadko rezygnujemy z częstej Komunii Świętej, ponieważ nie dbamy o to, aby być w stanie łaski uświęcającej. Ale jest i druga skrajność, która polega na tym, że przystępujemy regularnie do Komunii, ale na samym spożyciu konsekrowanej hostii kończy się nasze zaangażowanie. Obie postawy, choć bardzo różne, to jednak skutkują tym, że blokują nas na doświadczenie bliskości Boga. Dwie skrajności, które w konsekwencji prowadzą do tego, że choć mamy dostęp do Eucharystii, to jednak ona pozostaje w nas bezowocna. Ona nas nie przemienia. Przypomnijmy sobie te słowa z Ewangelii Jana. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Czyli Jezus chce nam powiedzieć, że kto spożywa Jego ciało, powinien żyć nim i dla Niego. Życie Eucharystią nie kończy się wraz z liturgią i nie kończy się wraz z przystąpieniem do komunii. Dopiero teraz potrzebne jest nasze zaangażowanie, aby to, co Eucharystia oznacza, a więc miłość, gotowość do poniesienia osobistej ofiary i niesienia krzyża, rezygnacja z siebie, z własnych planów i ambicji na rzecz realizacji planów Bożych, aby to wszystko wcielić w życie. Na tym polega życie Komunią Świętą, że nieustannie, oczywiście we współpracy z łaską Bożą, ale pracuje nad sobą, aby własne życie dostosować do wymogów Ewangelii. Nie pamiętam, kto wypowiedział te słowa, że ten, kto nie ma nic do ofiarowania, nie powinien uczestniczyć w Eucharystii. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus cierpi i składa ofiarę. I dlatego każdy z nas powinien ofiarować swoje życie Bogu, jeśli chce uczestniczyć w Eucharystii. Na tym polega życie eucharystyczne, że wraz z Jezusem ofiaruje Bogu samego siebie. I warto dziś postawić sobie te pytania. Na ile Eucharystia mnie przemienia? Na ile rzeczywiście staje się człowiekiem, którego życie i myślenie jest coraz bardziej Boże? I na ile rzeczywiście jestem świadomy tej nieprawdopodobnej bliskości Boga, jaką daje nam Jego obecność w Najświętszym Sakramencie?